Proszę pana, proszę państwa, zaczynamy następny odcinek filmu Wiatrak fotowoltaika z Otów. To jest chyba już 35 odcinek. Jest 11 grudnia, godzina w pół do 12. Fajne słońce, widać Złotowskie Jezioro Zaleskie, widać promenadę. Proszę bardzo, pokażę promenadę. Trochę to niewyraźnie, bo to z ręki robię. I teraz zmierzam ku temu, żeby pokazać naszą instalację, którą od nowa zbudowałem. Widać w tej chwili wiatrak nie pracuje. Natomiast wszystkie instalacje, które mamy zamontowane, zaczynają fotowoltaiczne, zaczynają pracować. Pokażę jeszcze raz, jak wygląda ta moja okolica, więc Złotów, Jezioro Zaleskie, promenada nad Jeziorem Zaleskim, wejście z promenady. Jak teraz wygląda mój dom obłożony tymi panelami z wszystkich stron. No proszę zobaczyć, i jedna instalacja, następna instalacja tam na schodach, następna instalacja pionowa, tu następne instalacje. No nie mogę wszystkiego pokazać, sprzęt mam beznadziejny, być może, chociaż na pewno już nie dorobię lepszego sprzętu, ale chyba w przyszłości domy powinny być obłożone wszystkie pionowe ściany powinny mieć obłożone panelami, ewentualnie jakimiś perowskitami, i energię, i układy powinny być zamknięte, odprowadzające energię bezpośrednio do domu poprzez przetwornicę. 70% energii dla domu to jest ogrzewanie, czyli ogrzewanie w podczerwieni, bo przecież dzisiaj słońce jest tak mocne, ogrzewa całą ziemię za pomocą promieniowania. I przypomnę tu stwierdzenia Einsteina, który wyraźnie powiedział, że to jest najlepsze promieniowanie, to jest najlepszy sposób wykorzystania energii. I niektórzy ją niechlujnie wykorzystali, bo stworzyli tą bombę atomową, ale my możemy tworzyć jakieś przyjazne nam instalacje. I myślę, że wszyscy powinni zwrócić uwagę na to, że no, ogrzewanie konwekcyjne ziemi jest niemożliwe. Po prostu jak już ziemia się ogrzeje, dostanie trochę tej energii ze słońca, to później ją rozprowadza konwekcyjnie poprzez wiatr i tak dalej. Ale w domu, skoro mamy możliwości, zastosujmy ten sposób przekazywania energii, które nam przyroda przekazuje. I to już po raz chyba następny będę opowiadał o tym. Proszę państwa, na budynku widać nową instalację pionową. Ona ma średnio 2 kW, ale ma 230 V. Bezpośredni odbiór energii następuje na płyty podczerwieni i w tej chwili daje około 1500 W mocy. Czyli razy 4 potrafię zebrać z tej instalacji w ciągu jednego dnia świetnego. Pewnie słońce będzie świeciło do 14, do 15, nawet licząc razy średnio 1000 tylko watt, 5 kWh. Ta energia nie pójdzie do zakładu energetycznego, ponieważ oni już nie chcą tą energię. Ja już mam i tak i trochę za dużo, w związku z tym ćwiczę to, co sobie zaplanowałem, program Edison, czyli powrót do prądu stałego, no bo przecież prąd stały na niewielkich odległościach ma niewielkie straty. I w poprzednich filmach pokazywałem, że tworzyłem nowe instalacje, między innymi poprzez przetwornicę solarną. Tak w tej chwili pracuję bez przetwornicy solarnej, bo jak 230 V, to te moje grzejniki się nie orientują, że to nie jest prąd zmienny. Niemniej jednak ważne jest, że nie mogą być żadne regulatory. Prąd stały zaraz by te wszystkie blaszki regulacyjne, styki i tak dalej popalił. A broń Boże, nie można zmieniać poziomu odbioru energii w trakcie. Tutaj zwrócę, popatrzymy jeszcze na instalację, która jest już pokazywana na filmie, bodajże 33.
Ona jest umiejscowiona na wejściu, na dach, na poręczach tych oparciu. Ma ten sam kierunek. Natomiast kąt powoduje, że jednak ta instalacja bierze prostopadle promienie na siebie, w związku z czym ma największą wydajność. Dlatego jedyną obroną będzie w związku z wprowadzeniem nowej ustawy tego net billingu. Jedyną ucieczką będzie tworzenie takich układów. Dzięki mojej firmie wspierającej, ona za dużo nie kosztowała tyle co tona węgla. Oczywiście musiałem mieć pożyczone rusztowanie i założyłem ją po prostu sam. Założyłem ją sam i no, 1000 razy wydane będzie służyło następne parę dziesiąt lat. Jest to program, który próbuje uruchomić powrót do Edisona. Czyli tworzymy takich instalacji, mam parę ze 4, które jadą na prąd stały i dają nam w okresie zimowym, a okres zimowy to jest prawie 6 miesięcy, dają nam ten prąd bezpośrednio do domu, ale poprzez podczerwień. Nie wiem, czy inne grzejniki zawierające tam jakieś silniki i tak dalej mogą tą energię przynosić. Na pewno nie, bo już popaliłem parę grzejników. I zwraca na to uwagę, że to jednak powinni robić elektrycy i poprzez przetwornicę solarną, z tym, że ta przetwornica solarna nie powinna być do, na przykład tą, którą ja posiadam, spec kabla z 150 do 350 V, tylko powinno być do 240, żeby nie było możliwości uzyskiwania tak wysokich napięć, bo to jest też groźne. A na dodatek przetwornica powinna być zaopatrzona voltomierz, dobrze by było, żeby była zaopatrzona w amperomierz. Ja niestety ręcznie muszę zmieniać ogrzewanie w zależności od obciążenia. Natomiast jakby były sterowniki do tego, to by była prosta sprawa. Proszę Państwa, żeby teraz zakończyć ten film, pokazuję grzejniki, które odbierają energię bezpośrednio z tej instalacji pionowo umiejscowionej na budynku. Są to dwa grzejniki 325 i 650 oraz za mną stoi też taka 650. Mają w tej chwili temperaturę około 80 stopni. Czyli można śmiało przyjąć, że mają łącznie co najmniej 1500 W odbieram z tej instalacji 2-kilowatowej. Natomiast instalacja, którą pokazywałem, która jest na schodach, na wejściu, na dach, też 2-kilowatowa, daje obecnie 780 W, czyli nieco mniej, chociaż jest w tą samą stronę ustawiona, czyli jednak pionowe ustawienie na zimę się będzie bardzo kalkulowało i no, chyba ten program, który staram się uruchomić pod taką nazwą Powrót do Edisona, może cokolwiek zmienić dla tych ludzi, którzy będą chcieli się załapać na tą darmową energię w dalszym ciągu bez udziału zakładu energetycznego. No ja już nie mam możliwości nadmiaru przesyłania energii, chociaż inne 18 czy 19 kW mocy leci do zakładu energetycznego, z tym, że przewidując sytuację, ja doprowadziłem do tego domu 6 lat temu prąd stały, czyli tak jak Edison. Sprowadziłem sobie do domu prąd stały i w tej chwili mogę robić co chcę, albo zmieniać te płyty, również grzeją przy prądzie stałym, pod warunkiem, że nie mają sterowników. Muszę niestety przełączać, jak będzie natężenie światła malało, muszę niestety przełączać te ręcznie, dlatego przed wszelkiego rodzaju przetwornicy, jak już skierowałem uwagę do producentów przetworni, żeby to robili do 240 V od 100 na przykład progowe napięcia i łącznie z voltomierzem, żeby było wiadomo, w jakim punkcie MPPT jesteśmy, czy wykorzystujemy w dużej sprawności, czy małej, bo jakbym za dużo tych wszystkich grzejników podłączył, to oczywiście sprawność instalacji spadnie i dlatego lepiej by było, żeby były sterowniki i jeszcze dodatkowo. I to będzie przyszłość.
panele na pionowo. To nie będzie droga sprawa, bo odpadają te wszystkie inwertery, które są jednak drogą częścią. Myślę, że resztę będę pokazywał w następnych filmach.